trochę potańczyć, wypić i zjeść. Dzisiaj będzie fajna impreza, fajna zabawa. Dobry przepis na Gonalia, dużo ludzi, zgranej paczki przede wszystkim, tak jak my w naszym samorządzie, dużo sponsorów, myślę, że dobra muzyka, którą będziemy dzisiaj oczywiście mieli i też dobre jedzenie i oczywiście trochę trunków. Oj, będzie się działo dużo rzeczy. Zawsze jest dobra zabawa, będą występowały zespoły. Michael, to jest nasz student, no trzeba się chwalić swoimi, tak, który już jest znaną osobą w świecie disco polo. Buffalo zespół. Będzie też występował też nasz student Jan, który pięknie gra na gitarze, jak również zespół z Łomży. Wiem, że będzie dużo różnych konkursów, że ma być dużo różnych fajnych zespołów i to, co ciekawe, że nie tylko jeden rodzaj muzyki, ale będzie też i muzyka rockowa, bluesowa, także tyle wiem, a więcej to myślę, że tutaj samorząd jako gospodarz może się wypowiedzieć więcej. Tutaj nasza społeczność Aeroklubu Białostockiego postanowiliśmy zafundować, zasponsorować skok w tandemie. No, dla szczęśliwca, którego poznamy za kilkadziesiąt chwil prawdopodobnie. W całej Polsce jest najlepsza impreza. Gdzie lepsze można znaleźć? Browarek za darmo, kiełbaska za darmo, wchodzi się, bawi się, człowiek robi co chce, w miarę zdrowego rozsądku i wiadomo, żeby było dobrze. Ale zróbcie mnie Mateusza hałas. Agronalia są to, jest kuchnia, jest grill, jest integracja pełna. Nie mamy tutaj tak jakby wydzielonego miejsca dla profesorów, dla studentów, dla przyszłych studentów. My po prostu jesteśmy jedną wielką rodziną. Ja jestem gościem tutaj. To organizuje wszystko samorząd studencki. My tylko im pomagamy. Pomagamy też, a z drugiej strony nie przeszkadzamy. To samorząd też znalazł firmy sponsorujące, które nas tutaj wspierają. To samorząd jakby odpowiada za cały program. My tylko w takich różnych punktach staramy się pomóc. I robią to dobrze, więc to też chwała samorządowi. To jest już cykliczne spotkanie, szóste, Agronalia Wyższej Szkoły Agrobiznesu. Jest to spotkanie studentów, absolwentów kadry dydaktycznej, naukowej, pracowników administracyjnych i wszystkich przyjaciół naszej uczelni, którzy są z nami przez cały rok i jeden dzień dłużej. Cieszę się, że ponad 700 absolwentów zarejestrowało chęć spotkania się z nami. Jest to bardzo dobra forma, gdzie spotykamy się co roku, wspominamy co było i planujemy to, co będzie. Dla mnie naprawdę wielkim wyróżnieniem jest, gdy student, który skończył na przykład 12-14 lat temu studia, przychodzi i się ze mną wita i rozmawia o tym, jak to fajnie było i jak to jest dla nich
nawet oczekiwane, że uczelnia wysyła, informuje ich o imprezie, że oni mogą na taką imprezę przyjechać, że nie są tu w żaden sposób pomijani. Więc myślę, że tego typu działania też pokazują, że kto z nami raz zacznie współpracować, to działamy już na lata i myślę, że na następne lata też takie osoby się zjawią, bo tutaj niektóre osoby, które widzę, no to widzę je systematycznie, są z nami i jest nam bardzo miło z tego powodu. Szkoła starała się, żeby jakby najlepiej było dla wszystkich i żeby każdy dobrze się bawił. Perła jest browarem średniej wielkości z województwa lubelskiego. Zaczęło się 6 lat temu, gdzie dostaliśmy propozycję współpracy właśnie z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży odnośnie sponsoringu tych studentów. Z tego względu, że organizujemy różnego rodzaju juwenalia, kozienalia, imprezy podobnego typu w Polsce. Postanowiliśmy również wspierać tą Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży. Z tego co widzimy, od 6 lat jesteśmy razem z nimi. Wszystkim to odpowiada. Najfajniejsze jest dla nas to, że jednak ludzie tutaj z Podlasia, z regionu łomżyńskiego próbują nasze piwo lubelskie. I Perła towarzyszy nam od początku, jest naszym jednym ze sponsorów, a skoro już zaczęłam o sponsorach mówić, no to dodam, że w tym roku doszło nam nowi sponsorzy, oczywiście Agrocentrum też, które jest z nami, Studio Amelia, Studio Tatuażu doszło w tym roku, Podróż po Skórze, ale główna nagroda to będzie skok ze spadochronu, którą otrzymaliśmy od Aeroklubu Białostockiego.